Oto baza ukryta pod drzewem. W środku podłoga z najbrzydszego koloru drewna, jaki tylko istnieje, czyli dżunglowego. Ściany pokryte ziemią oraz to coś. Widz, który to zbudował, jest ewidentnym noobem w budowaniu. Ale dlaczego jestem tego taki pewien, zapytacie? Przecież on mógł dopiero zaczynać. Otóż nie. Ponieważ napisał: szukam kogoś, kto ładnie buduje, bo ja nie umiem. Czyli ewidentnie prosił o pomoc. Więc przybywam. Ja na białym koniu. W sensie, no w białej bluzie, ale wiecie, konia nie mam. Ale jak pod tym filmem dobijecie 30 tysięcy łapek w górę, to kupię konia i będzie ze mną mieszkał w moim pokoju. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, bo filmy są codziennie i nie chcielibyście przegapić najbardziej innowacyjnych filmów na całym polskim YouTubie. Ej, serio, są innowacyjne. To, co robimy dzisiaj, YouTuberzy będą robić za rok. Więc zaczynajmy. Zrespię się obok tej bazy, wyłączę sobie Vanisha. O nie, ona tutaj jest. Przyjdziemy zanim otworzymy drzwi. Siema! Piszę do niego, on nawet nie zauważył. On chyba nie czyta czatu. On otworzył skrzynkę. On nie ogarnia. O dobra, widzi mnie. Dobra. Siema! Dobra, jeszcze raz napiszę siema. Ambitny cios 19. Aha, no faktycznie taki miał nick. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy. Nie wiem, czy on się skrapnie w ogóle, że chodziło o ten krzyk. Oglądam wszystkie filmy, KC. Słyszałem, że potrzebujesz pomocy. Może po prostu drugi raz to wyślę, bo chyba ten wątek został przegapiony. Widziałeś wiadomości? Tak, więc zjawiłem się. Zrobić ci probazę. Nie wierzę. Jak to ty tu? Dobra, jakie lubisz kolory? Podaj mi swój ulubiony. Niebieski, zielony, czerwony, niebieski. Dobra, więc słuchajcie, spróbujemy zrobić mu probazę, która będzie niebieska. Jak to wyjdzie? No, aż się boję w sumie, ale zobaczymy. Okej, okay, idę budować bazę. Daj mi 25 minut i cię tepnę. Nauczysz mnie też. On jest smutny. Czy ja wyglądam na nauczycielkę? Chyba nie. Brakuje mi okularów i potwornego charakteru, plus niespełnionych marzeń w życiu, by być nauczycielem. Troszkę. Dobra, on napisał, że ja wyglądam jak nauczycielka. Nie uczymy go. Po prostu budujemy probazę. Prawie rolnik. To mi powiedział chłop. Dobra, słuchajcie, najpierw muszę znaleźć jakieś kordy, jakieś bardzo daleko, bo on jest na kordach, ja wam mogę w sumie powiedzieć, są kordy 1300 na 3000, no nie jakoś specjalnie blisko spawna, ale też nie jakoś specjalnie daleko, a probaza powinna być tak co najmniej 10 tysięcy kratek stąd. Dobra, więc stepam się. Znalazłem jakieś miejsce, to znaczy potrzebujemy oczywiście miejsca, które pozwoli nam zbudować dużą bazę, na przykład tutaj są jakieś kopalnie, no to chyba nie będzie git, ale w jakimś innym miejscu, na przykład, o tutaj jest bardzo pusto, z tego co widzę, tak, dobra, tutaj jest pusto, chociaż, dobra, zlecę pod ziemię. GM1, słuchajcie, rozwalamy tutaj, on mówił, że chciałby niebieską bazę, więc pytanie zasadnicze jest takie, z czego zrobić niebieską bazę tak, żeby wyglądała ładnie, bo wydaje mi się, że to dość trudna sztuka. To znaczy, łatwo jest zrobić bazę po prostu niebieską, ale tak, żeby wyglądała naprawdę spoko, no to już co innego. Dlatego, zobaczę sobie, co mamy niebieskiego. Ward Planks, to nie wiem, czy to jest niebieskie? Takie, no, nie wiem. Diamenty są niebieskie, ale z diamentów nie będziemy budować. No, to drewno, no może. Bo tak to mamy jeszcze prismarine, ale prismarine jest dla mnie jakiś brzydki. Dobra, bierzemy warped blocksy. Powiedzmy, dobra, niech będą takie dwa. Do tego potrzebujemy jakiejś palety barw, więc można by było w sumie wykorzystać deep slate'a. Dobra, to weźmiemy sobie deep slate'y jakieś tutaj, jakie są. Dobra, te dwa powinny nam wystarczyć. Pytanie zasadnicze, jak powinna wyglądać dokładnie baza? No nie wiem, zrobiłem tylko miejsce, w którym na pewno będzie wyjście. Jakby tak zrobić na przykład syl 0 na 5 i na 3 do góry, żeby to był taki mały hubik, no to by mogło być nawet całkiem spoko. Jesteśmy centralnie na środku, może jeszcze dajmy jedną kratkę w górę, żeby było wyżej. To na pewno tutaj dobrze zrobi. I teraz tak, trzeba zacząć od tego, by podmienić bloki na jakieś ładniejsze, te, które tutaj będą dla nas ważne. Dobra, jakiś taki szkic musimy sobie zrobić poglądowy tego, jak to ma dokładnie wyglądać. Tak samo tutaj myślę, że będziemy robić drzwi w każdą stronę. Okej, okay. W sumie to powinniśmy tak zrobić z każdej strony. Podzielmy tą bazę na 4 sektory i wszędzie będzie można dojść z głównego huba, w którym aktualnie się znajdujemy. Ściany wymieniamy na jakieś lepsze cegły, które już powoli będą nam robić o wiele fajniejszy zarys tego, co finalnie nazwiemy bazą.
I to probazon, bo to ma być probaza, więc musi wyglądać naprawdę pro. Czy mamy jakiś pomysł na to, jaka podłoga by mogła być? Bo to jest jeszcze inna kwestia. Może ewentualnie, nie wiem, czy wtedy nie będzie za czarno, jeżeli użyjemy tego. No, może być. A jeżeli użyjemy tego, jak to będzie wyglądać? No, może nie tak źle w sumie. Dobra, robimy podłogę z tego. Czyli zrobiłem sobie to komendą teraz całość. Jakoś to wygląda. Tak samo musimy zrobić sufit. No i proszę bardzo, jest niebiesko, jest całkiem nawet ładnie. Oczywiście na środku też będzie musiało być zejście, czyli zróbmy może tak, że stąd będzie schodzić, o, tak drabinka, po prostu na środek. Może to nie jest najbardziej ergonomiczne rozwiązanie, ale chciałbym po prostu zrobić coś świeżego jak na standardy tej serii. Pytanie kolejne, dobra, czyli jeżeli tutaj się... Co to było? Co to było? Słyszycie to? Yo, ale się wystraszyłem. Minecraft, nie rób tak. No i dobra, robimy więc pierwszy korytarz. Do czego on będzie prowadził? Na pewno najmniej użyteczne rzeczy powinny być z tyłu, więc myślę, że z tyłu można by było zrobić... W sumie to już mam pomysł. Na wprzód robimy główną strefę z narzędziami, skrzynkami i tak dalej. Zróbmy to prosto i kompaktowo, żeby po prostu było ładnie. Potem jeszcze będziemy się bawić uzupełnianie tej bazy o jakieś detale. Dobra, stawiamy tutaj dechy, które będą nam oddzielać skrzynię. O, motyw tych bloków całkiem mi się nawet podoba, muszę przyznać. Zakładam, że tyle powinno wystarczyć. Weźmy sobie skrzynki, weźmy sobie barelsy może. O, mam fajny pomysł. Barelsy można by dać tutaj wszędzie na dół, żeby zrobić inne przestrzenie na itemki, a te skrzynie po prostu damy na górę. Dobra, jeszcze potrzeba wymienić tam za tym na Deep Slate'a, żeby oczywiście tutaj się cała kolorystyka trzymała. Więc tutaj idą skrzynie na barelsach, bo wiele pewnie będzie takich kategorii itemów, które można byś właśnie do tych beczek zmieścić. Robimy oczywiście podłogę oraz sufit. No, jest całkiem fajnie. Kolejna sprawa, oczywiście zróbmy tutaj tak troszkę w moim stylu, chociaż trudno to nazwać moim stylem, bo ja to podpatrzyłem od widzów, ale to jest naprawdę dobre, kompaktowe rozwiązanie, żeby jednak te piece były wszystkie w jednym miejscu. Bierzemy smokery, jeszcze blast furnace'y mu dajmy, no bo ta baza ma być pełna dostatku i pieniędzy? Nie no, pieniędzy nie. Weźmy jeszcze crafting, rzucając to, że mam tej siatkę trzech szerokości, to o. Proszę bardzo, wygląda git? No, wygląda. Ej, dobrze w sumie, że są jeszcze lanterny niebieskie, nie? Bo będziemy mogli je jakoś tutaj, o, dokładnie, wykorzystać tak chociażby. Chociaż nie wiem, jak tutaj wygląda sprawa z oświetleniem, bo zaraz, wyłączę vanisha. No dobra, tutaj będzie zdecydowanie za ciemno, więc na przykład tutaj sobie oświetlmy. Nie, tu będzie w ogóle za ciemno. Będzie tak źle? No jest tak źle. Ewentualnie tam możemy dać? Nie, dobra, bo tutaj jest za ciemno, więc musimy zrobić to tak, żeby to jednak było przy tym. No, i tak jakoś ujdzie. Następnie, skoro mamy strefę główną zrobioną, myślę, że wygląda ona całkiem spoko. Lecimy w dalsze miejsce. Stack, bo ja wiem, 10 długości to zrobimy. I tutaj na przykład można zrobić set 0 i stack 10 też w jedną stronę. Tutaj tak samo set 0 i stack w tamtą stronę. W tym miejscu zrobimy po prostu farmy. Robimy ścieżkę na środku, obok robimy trawy. W ogóle co to jest za biom, że trawa ma taki kolor wyty? Ja nie wiem, bo ja troszkę odleciałem od tamtego miejsca, w którym byłem pierwotnie. Robimy dookoła oczywiście deep slate'owe bricki. Ściany zaczynają jakoś wyglądać. Sufit tak samo, więc mamy pustą przestrzeń, którą oczywiście trzeba udekorować delikatnie. Dlatego też postawmy najpierw drewna tutaj w rogach, żeby to nie było aż tak nudne. Teraz przydałoby się oddzielić, powiedzmy podzielić to na pół, na dwie części. Kurde, w sumie teraz nie wiem, jak to zrobić, ale... Ej, moglibyśmy w sumie to zrobić tak? Moglibyśmy 3-3. Ej, no moglibyśmy. Ej, to jest też dobry pomysł. Dlaczego? Już wam zaraz powiem. Ponieważ będziemy mogli tutaj zrobić jedną strefę ze zwierzętami, a tam drugą z roślinami. Znaczy w sumie to warzywami i tak dalej. Weźmy deep slate'owe mury. Może zamiast standardowych płotków, bo one zadziałają w ten sam sposób w sumie. Zaraz, czy na to można dawać karpet? Można? Można. No to będzie git. Bo będzie się dało przez co przejść. Tak, nie? Ale na dywanie to już tak. Logika Minecrafta. Coś jest za wysokie do przeskoczenia, to połóż na
to jeszcze dywan i będziesz mógł przeskoczyć. Dajmy mu oczywiście tej krowy, bo krowy będą ważne w takiej bazie, mam wrażenie. Co jeszcze może być ważne? Nie wiem, ale dam mu tutaj kurczaki. Kurczaki zawsze zjedzą odpadki, które nazywamy nasionami, przy czym nawet da się je jeść. Dobra, więc mamy tutaj zrobione. Jeszcze ewentualnie bym dokończył tutaj taki mały detal, żeby to dookoła nie było z trawy, tylko z deep slate'a. Takie rzeczy są bardzo ważne, by uzyskać naprawdę spójną ze sobą przestrzeń. Okej, okay, jest git. Wejście tych zwierzaków będzie tutaj, od środka. Jednak chciałbym, żeby to było w różnej odległości, czyli 3 kratki na 3. Dobra, jest super, naprawdę super. Jest to przeliczone. No i tutaj przydałaby się nasza farma roślin, czy też warzyw, o której przed chwilą mówiłem. Ją bym chciał zrobić bardzo w podobnym motywie, jednakże... jakby to... Dobra, ja już mam pomysł. Ciągniemy to tutaj, oczywiście. No i tak to po prostu będzie wyglądać. Brakuje mi tutaj światła oraz wody, więc w sumie to nie ma sensu teraz tutaj tego najeżdżać. Weźmy więc wodę, łata. Ustawmy na przykład tu i tu. To już chyba będzie wystarczająco wody, a nawet delikatny nadmiar. Dobra, więc jest zrobiona jedna część. Tutaj po drugiej stronie robimy to samo z wodą. No i przygotowujemy grunt pod sadzenie. Mamy te niebieskie lanterny, więc je sobie możemy porozstawiać tutaj wszędzie na razie, gdzie tylko nam przyjdzie to na myśl. Bardzo słabo one świecą, mam takie wrażenie. Może to tylko złudne wrażenie, a może tak serio jest? Zaraz, ja to muszę przetestować. Nie, no one serio słabiej świecą. No to w takim wypadku trudno, podmieniamy na inne, bo to jednak wymaga jaśniejszego oświetlenia. Czy to nam starczy na środek tutaj? No nie starczy, więc trzeba będzie też tutaj na środku gdzieś... Czy to jest środek? To nie jest środek, prawda? To nie jest w ogóle środek. Dobra, a czy jak tutaj dam, to tutaj... O, dobra, tutaj sięgnie. No i teraz mamy wszędzie tutaj oświetlone na tyle, żeby móc postawić sadzonki. Pierwsze, które wyrosną, czyli to nie jest warzywo w sumie, a mieliśmy robić warzywa. Dobra, no to z drugiej strony na przykład dam marchewkę. O, proszę bardzo, i się nie czepiajcie. Marcheweczka, proszę bardzo, zaserwowano raz. Więcej oświetlenia też by się przydało u zwierzaków oczywiście, żeby tutaj nie było ponuro tak, jak jest aktualnie. Jakby tą ścianę tak cofnąć jeden blok do tyłu? No, dobra, zrobimy tak. Stack 1, set 0. Dobra, jak to wygląda? Czy teraz ma to jakiś większy sens? Może tak. Jakoś poczułem, że ta ściana jednak powinna być w innym miejscu. Okej, okay, no teraz jest git. Teraz jest git. Ta ściana tutaj może w sumie też. Nie wiem, czy się nie czepiam zbyt małych szczegółów, ale to wyjdzie w praniu. Stack 1, set 0, stack 1 i tutaj tak samo stack 1. No i ściana jest przesunięta. Jedyne co, to trzeba jeszcze przesunąć ten tutaj pyk. Pamiętajcie, widzowie, że najmniejsze zmiany czasem robią największe różnice. Więc myślę, że farmy mamy zrobione. Całkiem słodki jest ten motyw tych tutaj ścian, ponieważ... W ogóle one wyglądają jak ściany totalnie, nie? No, ponieważ dodaję więcej tutaj ścieżek, z jednej pustej przestrzeni robi się nagle coś ciekawszego. Oświetlmy też oczywiście głównego huba w tym miejscu. Możemy wymienić też lampki, które są tutaj, bo jeżeli serio to jest kwestia tych niebieskich, to lepiej mi się jednak jaśniej w bazie. Tutaj zrobimy ciekawą strefę, myślę. Robimy set 0, stack 10, czy 10 to będzie ok? Tak, no to będzie ok. Set 0, stack 4. Tutaj na przykład możemy zrobić farmę netherwortów. Netherworty chyba nie potrzebują światła, nie? Nie, nie potrzebują. No to jest git. Może by tak w sumie dodać... Ej, co ja? Dobra, ja mam ciekawy pomysł. Najpierw zamieńmy ściany. Zaraz, co jest? Najpierw zamieńmy ściany, wywracając z tematu, na takie, czyli nasze standardowe z motywu, jaki sobie obraliśmy, ale dajmy je za szkłem na przykład, na światło. Ja wiem, że nie jest to w ogóle wymagane, by robić takie coś, to znaczy, by usinać netherworty od światła, ale myślę, że będzie to fajny motyw, że trzeba jakby wejść do takiej spiżarni, więc dajmy tutaj drzwi. Drzwi, które oczywiście będą rzeczywiście niebieskie. Więc jakby sobie można wejść, zebrać netherworty i wyjść. Śmiesznie, bo tam będzie mega ciemno, nie? Nie tak ciemno. Ej, to przypuszcza światło. To miał nie przypuszczać światła. Ej! Czy serio, co ja chciałem? Tak, to jest to. Ej, lol. To przypuszcza światło. Kłamstwo. Okłamanie.
pali mnie. Z tej strony, ile mamy miejsca? 4 kratki. No dobra, no to tutaj powiedzmy zrobimy jakąś małą alchemię. Wypełniam ściany, nawet to jest tak małe miejsce, że tutaj to mogę zrobić raczej szybciej niż komendą. Ale w sumie ściany wreszcie by się przydały już normalne. No dobra, ej, ale w ogóle ta baza całkiem fajnie wygląda, naprawdę. Fajna jest paleta barw, więc miejmy nadzieję, że nasz widz oceni. A czy mu się spodoba, to się dowiemy na końcu odcinka, bo go tutaj przyprowadzimy i zapytamy go o rzetelną ocenę. Dobra, tutaj tylko taki kącik, żeby był, bo w tym kąciku chciałbym wziąć Cauldron, czyli kocioł, Breathing Sand, czyli nie wiem co z polskiego, ale coś na pewno. No tutaj dajemy kotły, tutaj dajemy Breathing Sandy i dajmy jeszcze na przykład tam jakiś obraz. O, o, yo, to jest mocne. Ewentualnie jeszcze możemy zrobić tutaj takie stropy. No i jest fajny, myślę, kącik alchemiczny i też można to wyrównać, żeby było takie. Oświetlamy delikatnie, od razu jest tutaj bardzo pełno. Następnie, druga strona, tutaj mamy miejsce chyba idealne, myślę, na enchanting table, set 0, stack 4, nie wiem ile potrzeba na enchant table, tak, dobrze to zrobiłem. Bierzemy bookshelfy, rozstawiamy w znanym ułożeniu, ja wiem, że ludzie robią czasem jakieś inne ułożenia, na przykład jak w naszej bazie na ekstremie zrobiła schizofrenia, ale ja nie wiem, czy mnie stać na takie zabawy, to znaczy nie za bardzo wiem, jak zrobić level 30 w innym designie niż podstawowy, a nie wiem, czy ten film to jest miejsce na to, bym się uczył takich rzeczy. No i okej, prosty enchanting, co myślicie, że to fajerwerki będą? No nie, 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 nie. Ale jest naprawdę bardzo ładnie w tej bazie. Yo, tego się nie spodziewałem, że aż tak dobrze mi to wyjdzie. To, o czym zapomniałem, to fakt, że przecież skoro ma enchanting makrowe, no to dziś jeszcze powinien mieć sugar cane. Dlatego pokażę wam fajną sztuczkę, jaką teraz wykonam. Zrobię coś mega satysfakcjonującego w sumie. Stawiam tutaj wodę, oczywiście zakrywamy. Tutaj stawiam piasek. Okej, warto jeszcze tylko zadbać o sufit. To samo muszę powtórzyć z drugiej strony. Teraz wezmę moją różdżkę. Zaznaczę to tak, no, dotąd. Okej, i zrobię tak. Uwaga, expand 2U. Stack, powiedzmy 10. O, i takim prostym sposobem mamy od razu na raz zrobioną całą farmę trzciny. No i troszeczkę tutaj lanternów, żeby było oświetlenie. Plus tylnia ściana. Szybko zrobiona trzcina cukrowa. Szybko zrobiona trzcina cukrowa. No i ostatnie miejsce, czyli miejsce na jego pokój. I jak tak sobie myślę, to wiecie co? Nie dałem mu w sumie ender chesta. Ej, dobra, tutaj mu ender chesta w sypialni. Set 0, 0, 0. Dobra, takiego rozmiaru będzie sypialnia. No i wjeżdżamy tutaj z ekipą remontową, żeby wejść w klimat, w którym jesteśmy cały czas. Ściany tego samego koloru. No i sufit. Oświetlmy sobie w środku. Tutaj teraz ma powstać sypialnia, tak? Tak, więc bierzemy łóżko, weźmy czarne, żeby było pod kolor. Weźmy slaby tego drewna i po prostu obudujmy to łóżko jakoś fajnie. Prosto, prosto, ale jak ładnie i praktycznie. Dodatkowo możemy dać tutaj dwa ender chesty. No i to wydaje mi się jest naprawdę super. Baza, słuchajcie, wyszła mega, mega, mega. Napiszcie oczywiście, jak wy oceniacie tą bazę, ale zobaczymy teraz, jak ocenia ją widz. Dobra, uwaga, tepam go, ambitny cios. Uwaga, jestem niewidzialny. Ojoj, tu jest za ciemno, nic nie widzi, ja też. Dobra, musimy mu wytłumaczyć, co się dzieje. Baza gotowa. A to się patrzy w ścianę, co jest? Wiem, że go wytypałem po prostu tamtej bazy, ale tamtą po prostu rzućmy na straty. Jesteś gotów? Dobra, ja jestem mega ciekaw naprawdę jego reakcji. Chodź na dół. Zajarany jestem, myślę, że on już myśli, że to jest ta baza. Dobra, więc idziemy na dół. Na szybko zrobiłem drabinkę jeszcze nie do samej góry, bo nie chciałem wam pokazywać specjalnego miejsca, w którym jest wejście do bazy, no chyba wiadome. Zrobiłem tak, by była niebieska, jak się tylko da, a przy tym ładna. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dobra, jesteśmy. Witamy więc w bazie. Twojej nowej bazie. Tutaj jest śmieszek wyczytnik, magazyn i miejsce robocze. Piecyki, crafting, wszystko, co trzeba w sumie. O co odwracałem strzykiem, myślałem, że ja mu tam dałem itemy. No, tak łatwo to nie ma. Ale magazyn, słuchajcie, jest skromny, ale praktyczny i ładny. To się liczy. Ładne kolory. No więc mi się spodobały. To jest ważne, bo chciałem, żeby
żeby w końcu były niebieskie. Tutaj wszystkie farmy w jednym miejscu, czyli proszę bardzo, krówki, kurczaki, marchewki. Mam nadzieję, że lubi marchewki. Duża rodzinka. No tak, zwierzęta zostały w gratisie. Tutaj wiadomo, widać po prostu. Myślę, że możemy iść do mojej ulubionej sekcji. Nie wiem czemu, ale tutaj jest, proszę bardzo. Tutaj są wszystkie inne rzeczy. Czyli mamy na przykład spiżarnię brodawek, proszę bardzo. Tutaj enchanting i miejsce alchemiczne. O, w ogóle zapomniałem, że on przecież tutaj nie ma wody, więc dobra, napełnię mu wodę. O, pyk, żeby miał od razu na czym pracować. No bo to jest ważne. Ale ty ładnie budujesz. I no właśnie, ja też zauważyłem, widzę ostatnio, że odkąd zacząłem robić bazy dla widzów, to zacząłem ładniej budować. Łapka w górę za to, widzowie, dokładnie. I ostatnie miejsce, które jest słabo oświetlone, w sumie teraz patrzę. Twoja sypialnia z Ender Chestem, byś wszystko, co najważniejsze, miał pod ręką. Dosłownie, bo się budzić na łóżku i się gracie ręką i macie Ender Chesta od razu. Piękne. Będzie odcinek? Tak. Od dzisiaj to twoja baza. Jak oceniasz? Od 1 do 10. Chodzi, rozgląda się, jeszcze weryfikuje. No, czy to będzie, 3 czy 5? 9,5 na 10? Czemu? Dobra, może nie będę się pytał. Słuchajcie, weź się pod uwagę, że tą bazę zbudowałem w 30 minut. I to niecałe 30 minut. Pozdrowisz Janka z drugiej C, proszę? Pozdrawiam Janka z drugiej C. A wy, widzowie, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, na ile wy oceniacie tą bazę. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Yo.